Dzień dobry panu. Pan reprezentuje marsz. Marsz Jezusa. I tą flagę dostał pan? A to się podpisuje, kto jaką flagę dostał. I musi oddać? I trzeba zdać pod stadionem. A jeszcze raz, bo nie usłyszałem. Trzeba zdać pod stadionem. A kto przyjmuje? Podchodzi do nas osoba z kartami wypełnionymi, imię i nazwisko i kto jaką flagę ma. Aha. Trzeba znać. I to wszystko macie, koszulki też do zdania? Koszulki nie. Nie, ale flagi. Koszulki za darmo. Flagi do zdania. Tak. A gdzie otrzymaliście te wszystkie? Na placu Piłsudskiego. Na placu Piłsudskiego i tam była zbiórka. I co pan myśli o całym tym marszu? Co ja mogę myśleć? Po prostu chciałem, poszedłem. Czyli z powodu serca. Serce jest tak pan, jest pan Polakiem? Jestem całe życie i będę. I popiera pan Sejm, PO, Jezusa? Sejmu to na pewno nie popiera, no, ale przed chwilą, przepraszam, padło hasło Jezus popiera PO, jeśli dobrze słyszałem. No dobra, to Jezus popiera, ale nie ja. A pan nie popiera? Człowiek nie popiera. Każdy ma swoje zdanie. Czyli pan tak ambiwalentnie, tak troszeczkę tak i nie podchodzi do tego. Można tak powiedzieć. Bo tu kolega chciał, żeby pan mu podarował naszą flagę narodową Polski, ale pan nie może. Nie mogę, bo się rozliczą z tego. Rozumiem. Dziękuję panu. Jest co innego. Dziękuję panu. Ale jeszcze zapytam, mogę opublikować to na YouTube? Jak pan uważa? Jak uważam, czyli mam prawo. Decyzja. Dziękuję panu bardzo. To już pana decyzja. Pozdrawiam. Z panem Jezusem. Wzajemnie. Żebym mógł tu z chęcią bym dał. O, podarował flagę. Dziękujemy. Dziękujemy.